Dziennikarz, powstaniec śląski, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Przeciwstawiał się Niemcom nie tylko w czasie trzech powstań śląskich, ale również w czasie II wojny światowej. Ratował bowiem tych, których mordowali Niemcy. Ratował Żydów. 16 lipca 1894 roku urodził się Henryk Sławik, człowiek, który w czasie wojny uratował blisko 30 tysięcy osób. Henryk Sławik to powstaniec śląski, który w czasie II wojny światowej organizował pomoc dla polskich i żydowskich uchodźców. Po brutalnym śledztwie został zamordowany przez Niemców w Mauthausen-Gusen. Henryk Sławik to Polak, Ślązak, który brał udział w trzech powstaniach śląskich. Człowiek, który nie tylko działał w czasie dwudziestolecia międzywojennego na rzecz Polski, ale również działał na rzecz Polaków i polskości w czasie II wojny światowej. Zasłynął głównie tym, że organizował pomoc dla Polaków na Węgrzech w czasie II wojny światowej i ratował też Żydów, którym starał się dopomóc, starał się wyrobić odpowiednie papiery, przekazać odpowiednie dokumenty. Żaden z Polaków w czasie II wojny światowej nie uratował tylu Żydów, co Henryk Sławik. Razem ze swym węgierskim partnerem Józefem Antalem zorganizował cały system pomocy dla Żydów, którzy dotarli do Węgier i ratował ich przed zagładą ze strony Niemców. Pochodził z nizin społecznych, który nie uzyskał również żadnego znaczącego wykształcenia, a jednak wykonywał gigantyczną pracę, również pracę myśli. Był dziennikarzem, był redaktorem Gazety Robotniczej, był bardzo czynnym uczestnikiem życia społecznego. Po klęsce w 1939 roku razem ze 150 tysiącami uchodźców znajduje azyl dla siebie na Węgrzech i dzięki temu, że był dość znanym już politykiem w okresie międzywojennym, otrzymuje mandat od rządu Sikorskiego, aby organizował opiekę nad tymi uchodźcami. Wśród nich jest coś około 15 tysięcy Żydów polskich. I znajduje w tym zrozumienie po stronie węgierskiej. Jego partnerem jest Józef Antal, który w imieniu rządu węgierskiego sprawuje opiekę nad polskimi uchodźcami. Dla ratowania Żydów znajdujących się w tych obozach dla uchodźców na Węgrzech organizuje cały system fałszowania dla nich dokumentów. Do tego potrzebny jest również pomoc Kościoła. Trzeba im fałszować metryki, wydawać fikcyjne dokumenty chrztu, zmienia się im tożsamość, nazwiska. To jest operacja na wielką skalę, który poniekąd błogosławi również nuncjusz apostolski na Węgrzech. Jednym z najbardziej charakterystycznych, zapamiętanych i niosących olbrzymią wdzięczność przedsięwzięć był dom dla sierot żydowskich, dla niepoznaki określany domem dla sierot polskich oficerów. Właśnie w tym ośrodku ratowane są dzieci, które sytuacja wojenna pozostawia bez opieki. Rzeczywiście żadne z tych dzieci, mimo presji tej ludobójczej presji nazizmu, nie zginęło, przetrwały one wojnę i ocalone zostało ich życie. Sytuacja jego się zmienia, kiedy Węgry są okupowane przez Niemcy. Od marca 1944 roku zostaje zdradzony i aresztowany w lipcu 1944 roku. Przychodzi bardzo brutalne śledztwo. Dochodzi do jego konfrontacji z Antalem. On wtedy bierze całą winę na siebie, uwalniając i ratując życie Antalowi. Sam zostaje zesłany do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie w sierpniu 1944 roku zostaje powieszony. Były osoby, które po wojnie oddały sprawiedliwość naszemu bohaterowi, zadbały o to, aby choć po bardzo wielu latach otrzymał on ten tytuł sprawiedliwego wśród narodów świata. To niezwykłe świadectwo poświęcenia się dla drugiego człowieka. Człowiek, który z nizin społecznych własną pracą i talentami wydobywa się do ważnych zadań w życiu społecznym po to, aby pracować dla innych.